A więc witam Was serdecznie w kolejnym niedzielnym dniu. Dzisiaj mam nadzieję, że trochę krócej tu zabawię. Jest niedziela, trzeba odpocząć, spędzić czas z rodziną. I co? No i dzisiaj także przejdźmy do ogółu. Zajmiemy się kilkoma fajnymi sprawami, które na co dzień też nam się na wyjście w lesie, na jakieś działania w lesie nam się na pewno przydadzą. Czasem nie jesteśmy na to gotowi. Idąc po drodze do lasu, w rowie przy drodze znalazłem taki karton posoku. Jednak ten karton już był mokry, więc się rozpadł. Została po nim tylko taka folia z kranikiem, taki worek. Co można by było z tego zrobić? Oczywiście wziąłem go, ponieważ wszystko może się przydać, tym bardziej, że ma kranik i no jest zamknięty. Także co można zdziałać z takiego worka? A można zdziałać tak. I mamy poduszkę. Ja oczywiście żartuję, poduszki z tego nie będę robił. Taki żarcik z rana. Jeżeli jest to kranik i on działa, jest to szczelne, także możemy zrobić z tego zbiornik na wodę. Ma to jakieś raz, dwa, trzy, jakieś 3 litry pojemności, więc zrobimy sobie z tego zbiornik na pozyskiwanie wody na miejscu, a dodatkowo jeszcze będziemy do niego zbierać wodę deszczową. Wystarczy wziąć nasz sznurek i dobrze zawiązać go na rogach naszego worka. I tak przywiązany worek możemy umieścić pod dachem. Gdy nasz zbiorniczek jest obsadzony, wystarczy rozciąć jego górę. Rozszerzyć nieco patykami górną część i wcisnąć folię, z której będzie spływać woda, oczywiście gdy przyjdzie odwilż i deszcz. Dzisiaj będę musiał zapełnić to wodą z naszej manierki, także idę do rzeczki po wodę. A więc już napełniliśmy trochę na zbiorniczek, około litra. No i co, może nam służyć to jako woda do mycia naczyń. Może nam służyć jako woda do umycia rąk. Znajdujemy się w warunkach, gdzie wychodzimy, idziemy gdzieś w las czy w teren. Nie zawsze wszystko ze sobą zabieramy, nie jesteśmy w stanie lub po prostu Nie myślimy o tym, że może być to potrzebne, jednak czasem się okazuje, że przychodzi wieczór, myjesz ręce, buzię, mówisz, kurczę, nie mam szczoteczki, przydałoby się zęby umyć. Starczy wyszukać świeże, zdrowe drzewo liściaste i kawałek takiego patyczka wystarczy uciąć. Oczywiście naszego patyczka
równamy na jednym końcu i ucinamy sobie na dowolną długość, jaka nas najbardziej będzie zadowalać. Końcówkę z jednej strony patyczka próbujemy rozgnieść. Jak widzicie, kora z niego sama zeszła. A nasz patyczek rozszedł się. Nasz patyczek się rozszedł na małe włosia, jak pędzelek. Ale co dalej? Warto jeszcze rozgryźć te włosia, aby nie były takie twarde i sztywne. Szczoteczka jest, ale czym umyć zęby? Nie mamy ze sobą pasty. Teraz modna jest, nawet dosyć droga, pasta z aktywnym węglem. My taki węgiel mamy u siebie w palenisku. Wystarczy kawałek węgla i po prostu skruszyć go na drobny popiół. Dać do niego kropelkę wody. Teraz naszym pędzelkiem tą wodę wymieszać razem z naszym węglem. I spróbujemy umyć tym zęby. Czarno to widzę. Zęby umyte trzeba by było opłukać buzię. No raczej nie chciałbym tak wracać do domu. A więc zęby opłukane. Ale jakie białe. Pasta z aktywnym węglem, naturalna. Radzę używać rękawiczek. Także jeden sposób na higienę osobistą już za nami. A myślę, że następną czynnością, którą będziemy robić dzisiaj, jest zbudowanie naszej toalety. Nie będzie to prosta sprawa, bo dużo myślałem nad tym, jak ją zrobić, jednak każda myśl, która mi przychodziła, okazywała się, że nie do końca jest to idealnie będzie zbudowane. Może się uda. Także trzeba iść najpierw po materiał i będziemy działać.
Nasza toaleta jest prawie gotowa. Dużo jej tam nie zostało do zrobienia. Przede wszystkim jakaś deska do posadzenia tyłka, można powiedzieć, tak żeby na patykach nie siadać. Muszę to chwilę przemyśleć, jak to zrobić. Ale jest minus 10 stopni dzisiaj, więc nawet chyba więcej. Poza tym chyba zaczyna pruszyć śnieg. Także zrobię najpierw, rozpalę ognisko, zrobię jakąś ciepłą herbatkę, napijemy się i przystąpimy do dalszych prac. Taka oto przerwa na herbatkę dała mi do myślenia. Chciałem grubego klocka przeciąć na pół, aby zrobić po obu stronach, wyszłyby dwie gładkie strony. Posłużyłoby to jako, można powiedzieć, deska klozetowa. Jednak wpadłem na bardziej genialny pomysł. Pamiętacie ostatnio brzozę, którą chciałem przeciąć, taką grubą. Okazało się, że w środku jest pusta dziura. Oryginalna, naturalna, leśna deska klozetowa. Trzeba iść po prostu uciąć plaster z takiej oto brzozy i mamy zapewnione komfort do załatwiania swych potrzeb. Oczywiście podejrzewam, że to pewne, trzeba będzie wyżłobić bardziej w niej środek, ale jako deska myślę, że się nada. Thank you.
Nasza toaleta jest już ukończona. Czas najwyższy byłoby napić się, zapalić i ją przetestować. A więc co? Na dzisiaj byłoby to wszystko. Mamy zrobioną i przetestowaną toaletę. Mamy zbiornik zrobiony na wodę. Można z niego korzystać. Mamy zrobioną szczoteczkę do zębów i pastę do zębów. Już mniej więcej wiem, jak to można wykorzystać w przyrodzie. Co jeszcze? Ognisko rozpalone. Herbata wypita, bardzo mile czas spędzony. Ja oczywiście wszystkich zapraszam bardzo chętnie na kanał Leśni Ludzie, którzy we wczorajszym odcinku zaczęli budowę, już zarys swojego szałasu, swojego obozu, którym też będą na stałe stacjonować, tak jak ja tutaj. No i muszę wam powiedzieć, że nie mogę się doczekać, gdy on będzie już ukończony, ponieważ jest naprawdę duży. Także ogrom pracy przed chłopakami. W sumie się nie dziwię, że taki im duży jest potrzebny. Jest ich trójka, więc muszą pomieścić dodatkowo jeszcze jakiś gości. Mam nadzieję, że gdy już zostanie ukończony, załapie się na kawę do nich. Także dużo pracy przed nimi. No oczywiście to się wiąże z tym, że nakład pracy będzie olbrzymi, że materiału trzeba będzie mnóstwo. No i oczywiście ogrzać zimą, w zimne dni, ogrzać takie duże pomieszczenie też będzie trzeba solidnego ogrzewania. Ja jestem przekonany zdania, że czym ciaśniej, tym przyjemniej. W sumie brzmi to dwuznacznie, ale małe pomieszczenie i trochę ciepła wystarczy, aby ogrzać. Mój szałas jest moim zdaniem nawet za wysoki, w którym ten, który służy do noclegu, jest troszkę za wysoki. Fajnie, no, jest więcej miejsca, więcej luzu, więcej swobody, ale mógłby być trochę niższy. Zabierałoby to wtedy mniej ciepła. Także co? Zapraszam na kanał do Leśnych Ludzi, a ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym tygodniu, prawdopodobnie w sobotę. A jak nie, no to na 100% już w niedzielę. Piszcie swoje komentarze, oceniajcie, proponujcie. Pozdrawiam was serdecznie, Wiking Drażek, czyli Wiking z lasu. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.